Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na porannym przeglądzie kryptowalut. Zapraszam. Mamy odreagowanie ostatnich spadków. Zobaczmy po kolei, jak to wygląda na różnych kryptowalutach. ADX, drugi dzień z rzędu, zielona świeczka, kurs szedł poniżej linii trendu wzrostowego. I dziś testuję tą linię od dołu, nawet już trochę ją przekroczył. Bitcoin Cash. Bitcoin Cash, kurs idealnie odbił się od linii trendu wzrostowego. Na razie to odbicie nie jest jakieś duże. W porównaniu z korektą, jaką mieliśmy na Bitcoin Cash. Zmierzmy sobie. O, korekta 50% wzrostów. To sporo. Bitcoin. Bitcoin zszedł poniżej linii trendu wzrostowego. Wczoraj mieliśmy mocne odbicie. Kurs wyszedł powyżej linii trendu. Dziś kontynuuje wzrosty. I jakie mamy opcje? Wcześniej też już kurs nam przebił linię trendu wzrostowego. I zanim wyszedł powyżej ATH, to mieliśmy przez cały miesiąc spadki mieliśmy. I teraz, jakby miał się powtórzyć ten scenariusz, to odbicie nie powinno przebić wcześniejszego ATH, tylko dojść do jakiegoś momentu i potem ponownie linia trendu wzrostowego powinna tutaj przebita i kurs powinien spadać w dół i zatrzymać się gdzieś albo powyżej tego wsparcia, albo powyżej wcześniejszego ATH. I później odbicie. Może też się zdarzyć, że jednak odreagowanie będzie o wiele silniejsze i przebijemy od razu wcześniejsze ATH. To mógłby być sygnał, że do innych kryptowalut, że jednak kontynuujemy wzrosty. Ale to bym był bardzo ostrożny w takich przewidywaniach. Bardziej bym się skłaniał ku temu wariantowi, który był tutaj, niż tak jak tu mieliśmy korektę i szybkie wyjście górą. Także tutaj trzeba obserwować, co się będzie działo na Bitcoinie, jak odbicie pójdzie wysoko. No i wtedy ewentualnie można wziąć pod uwagę jakieś ruchy inwestycyjne. Zobaczmy dalej. BTS. Tak, tutaj mamy spore spadki też. Kurs idealnie nam odbił od linii trendu wzrostowego. CVC. Tu niestety spadamy. Mamy odbicie, ale takie niemrawe. Dość. Dash. Dash po przebiciu linii trendu wzrostowego zszedł poniżej tej linii. No i jest przez cały czas poniżej linii. Niedawno było nowe ATH. Po tym, co się podziało na Bitcoinie, ogólnych spadkach, Dash niestety też tych spadków nie uniknął i też spore spadki mamy. Zobaczmy dalej. DGB. Tak, tutaj mieliśmy odbicie, ale kurs się utrzymuje jeszcze powyżej linii trendu wzrostowego. Coś tu z tego może będzie, pomimo tych ostatnich spadków sporych. Doge. Na Doge już większość odbicia została zniesiona niestety. EOS. Tak, tutaj na tej fali spadków przybiliśmy dołek. Tu próba odreagowania dziś, ale wygląda to dość kiepsko. ETC. ETC niedawno zrobiło nowe ATH, ale niestety to było tylko minimalne przebicie i zaraz kurs zanurkował. Jednocześnie potem przebiliśmy linię trendu wzrostowego. Doszliśmy do kolejnej linii trendu wzrostowego. ETH. ETH kurs nie zdążył przebić swojego wcześniejszego ATH i też zanurkował, przebijając linię trendu wzrostowego. Mamy odbicie, wyjście powyżej tej linii. No jeżeli wszystko się będzie dobrze rozwijało, no to jest szansa na testowanie ATH i wyjście górą. Geo. Tu mamy trochę większe odbicie.
Goldcoin. Kurs zatrzymał się na dolnej linii trójkąta. Mamy odbicie. Gnosis. Gnosis niestety kontynuuje spadki. Po przebiciu dna, testowaniu od dołu, kontynuujemy spadki. Golem. Golem odbił się od linii trendu wzrostowego. No i próbuje kontynuować wzrosty. To odbicie, które tu mamy po bardzo dużych spadkach. Jota. Jota niestety tutaj mocna czerwona świeczka z dużym knotem. Przebicie linii trendu. Ale zaraz powrót do góry. Jest próba utrzymania tego trendu wzrostowego. Lisk. Lisk utrzymuje się przy szczycie. Zanurkował też dość mocno przy okazji innych spadków na innych kryptowalutach, ale utrzymuje się pod szczytami. Czyli nie wygląda tak źle. Jest szansa na kolejne wzrosty. Linia trendu wzrostowego nie została przebita. Tu jest, jak widać, bardzo duże wahania cen są w ciągu jednego dnia. Bardzo ta cena jest niestabilna. I możemy mieć równie dobrze bardzo mocny wzrost, jak i bardzo mocne spadki. Trzeba brać to pod uwagę, inwestując z bliska. Litecoin. Litecoin ostatnio zrobił nowe ATH, mocne wybicie. Z 50 dolarów doszedł do 93, czyli prawie 100% wzrostu. Korekta, jaka nastąpiła, była też dość mocna. Przebite od razu dwie linie trendu wzrostowego. Ale mamy odreagowanie. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to jest szansa, że Litecoin będzie kontynuował wzrosty. Jeżeli niestety na Bitcoinie okaże się, że to odreagowanie nie dojdzie do ATH i zacznie się kolejna fala spadków, może się to również odbić niekorzystnie na Litecoinie. Mate. Tu mieliśmy bardzo mocne odbicie. Powrót do dużego trójkąta. No i jest szansa na kontynuowanie wzrostów. Monaco. Monaco idealnie. Kurs spadł i doszedł do linii trendu wzrostowego. Ładne odbicie, ale przez ostatnie dni widać, że nie ma siły na kolejne wzrosty. Trzeba się przygotować na to, że niestety ta linia może zostać przebita. Neo. Neo zaliczyło bardzo mocne spadki w ostatnich dniach. Jakbyśmy sobie popatrzyli procentowo, jak to wygląda, to jest spadek rzędu 70% w dość krótkim czasie. Next. Next przez cały czas w dużym trójkącie. Tak mówiłem jakiś czas temu, że może być szansa kupowania przy dolnej linii, przy wsparciu dolnej krawędzi tego trójkąta. I kurs nam idealnie odbił od tej krawędzi. Ale pytanie, co się stanie z innymi kryptowalutami? Bo jeżeli niestety będą spadki, to może się okazać, że Next przebije to wsparcie. OMG. Mocny spadek. Tutaj trzy świeczki czerwone. Tu jedna niezdecydowanie, ale ta ostatnia mocna czerwona z dość sporym knotem od dołu. Ale następna pokrywająca tą wcześniejszą zielona. Niwelująca te całe spadki. Tutaj też mamy bardzo silne wahania. Jedna świeczka od 7 do 10 dolarów. Naprawdę spore wahania ceny. I tutaj bym był też bardzo ostrożny, bo kurs równie dobrze może przebić ATH i wyjść górą, ale spadki też mogą być bardzo dynamiczne. Zresztą jak widać było na tych wcześniejszych świeczkach. Pay. Pay zbliżył się do linii trendu wzrostowego. Można próbować tutaj szczęścia na tym odbiciu, ale to wszystko też się wiąże z Bitcoinem, jak
się tam będzie rozwijała sytuacja. Ktum. To niestety przebiliśmy dolną linię trójkąta. No i widać, że kurs idzie nadal w dół. Quark. Dzisiaj bardzo silne odbicie. 50% wzrostów. Tak. Inwestycja w Quark to już jest naprawdę loteria i hazard. Bardzo silne odbicie przy mocnych spadkach. Ciężko tutaj coś przewidywać. Augur. Próba odbicia, ale kurs utrzymuje się teraz praktycznie na linii trendu spadkowego. Sun. Tak, tu mieliśmy okres przez cały czas mocnych wzrostów. Zaliczyliśmy korektę. Zobaczymy, się ona rozwinie. Spróbujmy tu wyrysować kolejną linię trendu wzrostowego, która może już się utrzymać dłużej. Może to być dobre miejsce na inwestycje. Ale dziś czerwona świeczka. Ta zielona świeczka jest inside barem tej wcześniejszej. Czyli szczyt jej i dołek zabierają się we wcześniejszej świeczce. Czyli teraz ważne jest, żebyśmy kurs powinien przekroczyć albo górę tej świeczki, albo dół, żeby tutaj podejmować jakieś decyzje. W najbliższym czasie może tu się nam utworzyć trójkąt. No niestety wyjście z tego trójkąta może być dołem. Siacoin. Tak, tutaj kolejny raz przetestowaliśmy linię trendu wzrostowego. Tutaj raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy raz. Kurs idealnie idzie wzdłuż tej linii. Ale jesteśmy przez cały czas w bardzo ważnym miejscu. Z tego miejsca może być naprawdę bardzo silne wybicie. Popatrzmy, co się stało tutaj. Bardzo silna zielona świeczka, korekta i potem jeszcze kolejne dwie, trzy świeczki zielone. Czy kurs też tak może mocno zanurkować? No pewno tak. Ale to przez cały czas jest dobre miejsce na wybicie. Jeżeli będą jakieś pozytywne sygnały z Bitcoina i ogólnie z rynku kryptowalut, to przez cały czas jest dobre miejsce na mocny wystrzał w górę. Sobie wrysujmy jakąś strzałeczkę. Ten rejon i testowanie tego wcześniejszego szczytu. Tylko jak mówię, to się może udać przy ogólnym pozytywnym nastawieniu i przy wejściu nowych inwestorów na rynek. SNT po przebiciu dna pogłębiamy. Steam. Tutaj Steam też się porusza przez cały czas poniżej linii trendu wzrostowego, spadkowego. Już testuję tą linię kolejny raz. Spadki wyhamowały, wolumen spadł. Może to być ciekawe miejsce. Rysujmy sobie tu linię trendu wzrostowego. Tutaj też taka linia mogła być wrysowana, która została przebita. Taki duży trójkąt. Rysujmy sobie kolejną linię. To może być też dobre miejsce na odbicie i mocny wystrzał w górę. Tak, popatrzymy sobie wcześniej. Ten rejon, tu spora zielona świeczka kolejna. Z tego rejonu już mieliśmy, nawet z rejonu niżej, mocne wystrzały w górę, więc to może też być dobre miejsce do zajęcia pozycji długiej. Stratis. No tutaj na razie nic się wielkiego nie dzieje. Stellar. To również. Tether. Tu kurs nam się trochę rozjechał w stosunku do dolara. Mamy wyższy kurs. No zobaczymy, jak się ta sytuacja dalej rozwinie. Waves. Tutaj też się nic nie dzieje ciekawego, ale jak popatrzymy sobie w tym miejscu, że też to było miejsce, gdzie były
tego miejsca mocny wystrzał w górę, duże zielone świeczki. Dobrze. Zobaczmy dalej. Nen. Tutaj też nic ciekawego się nie dzieje, ale znowu ten sam przykład. Miejsce, z którego była bardzo silna zielona świeczka w górę. Monero. Tak, Monero stanowił niedawno nowe ATH, ale tutaj mocna korekta, przebite dwie linie trendu wzrostowego. Tą linię możemy sobie trochę przesunąć i zmienić na linię ciągłą. No, nie wygląda to tak źle. Ripple. Tak, to wygląda trochę gorzej, bo do ATH mamy jeszcze sporo, ale to też oznacza, że duży potencjał jest. Ale jak widać, te wzrosty ostatnio zostały mocno zniesione. Tutaj jest, w porównaniu z innymi walutami, niestety nie widać siły rynku. Choć wolumen nam wzrósł ostatnio, to jednak te wzrosty nie doszły nawet do wcześniejszych szczytów. Zcash. Tu też nie wygląda to za dobrze. Były wzrosty, które zostały praktycznie całkowicie zniesione i kurs doszedł do linii trendu wzrostowego. ZRX. Tutaj pogłębiamy dno. Idziemy coraz niżej. Tak. Wyglądało to wszystko przed tymi spadkami większymi na Bitcoinie bardzo ciekawie i bardzo pozytywnie. I dużo walut miało potencjał na wystrzał. Te spadki pokrzyżowały trochę plany. I teraz nie wiadomo, co się wydarzy. Jeżeli będziemy kontynuowali wzrosty, to w tych walutach, o których mówiłem, że jest spory potencjał na wystrzał w tych miejscach, naprawdę może to nastąpić. Tak jak na przykład Siacoin albo Sayacoin. Także można próbować zakładać pozycję, bo jesteśmy bardzo blisko wsparć. Tak samo jak ETC, ETH. Tutaj też mamy dobre odbicia. Bardzo blisko ATH. Ale tu bym jednak uważał i zakładał stop lossy poniżej ostatnich dołków. Bo jeżeli spadki nam się zaczną pogłębiać, to kurs może zejść bardzo nisko. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo wszystkim serdecznie za uwagę i do usłyszenia następnym razem.